Cześć wszystkim, z tej strony Asgarot, kolejny odcinek. No niestety, wciąż jesteśmy w tym kurhanie przeklętym. Wciąż w nim jesteśmy. No ale jesteśmy tutaj, specjalnie ich uzdrowiłem. To będzie takie sadystyczne trochę. Ponieważ ich uzdrowiłem tylko po to, żeby nie zginęli przy otwarciu tej skrzyni, która jest naprawdę mocną pułapką. No ale trzeba, no. No dobra, oberwali klucz. Okej, oberwali. Zastanawiam się, z jakiej dziedziny jest leczenie. Bardzo przydałoby się leczenie, jakiekolwiek. Bardzo, jakiś czar. Ponieważ my tutaj nie mamy nic, mamy tylko troszkę eliksirów. Okej. Cyk. Komnata 5, 6, 7. Z 7. 5, 6, 7. Można dojść do 9 i 10. 9 i 10. Okej. Kurhan 7. Jestem ciekawy, co było, gdyby tutaj wejść. Aha, dokładnie, zobaczcie, gdzie wyszliśmy. Tu. A to nie jest za dobre miejsce na wyjście. No dobra, ale to będziemy pamiętać, że w 7 jest wyjście. Wyjście. Dobra, zaraz widzimy. Jezu. Tam się coś dzieje. Aha, to te gogi, okej. No świetnie, znowu maga zabiła. Nie, nie zachowuj, jak ja nie lubię tego. No dobra. Więc jesteśmy w tym. I teraz kwestia, czy 9 czy 10 pójść. W 7 jest wyjście. Aha, 9 to jest właśnie ten, w którym byliśmy na początku, więc 10. W 10 jeszcze nie byliśmy. Okej, 10 kurhan. Zapis. I... idziemy. O, dobra. No. No. No, bi, 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 bi. Dobrze. 10 jest ciemny, jak widać. Coś tam dzieje. Ktoś do mnie strzela cały czas. Jakiś nieprzyjemny ten świat. Znowu mamy zamknięte. Magog. No. Przyznam, nie podoba mi się ten koleś. Nie wiem, czy sobie coś... czy damy radę sobie z nim poradzić. Jezus Maria, no dobra. Zginiemy. Za mocny jest. Ha, widzicie? Kurde. No ciężka jest ta gra. Ciężka. Nie mamy szans sobie z nim poradzić. Tu już byliśmy. Tutaj w... to jest 10 chyba. Czyli 10 Magog. Nie do przejścia. Kiedy indziej tu się stąd. Kurhan 10 wyjście, okej. Okay. I wyjście. Okej, okay. Wyjdźmy stąd. Boże, znowu te gogi pieprzone. Aha, i tutaj wyszliśmy w ten sposób. No dobra. Czyli tu, tu i tu. Nie ma co tutaj podróżować w takim stanie. 9, 10. 9 niech będzie.
i wyjście. Ok, idziemy do karczmy w takim razie. Jeszcze raz. No i teraz już na razie nie będziemy wchodzić w te kurhany, mimo że mamy mnóstwo questów w tym, z tym związanych. No bo jesteśmy za słabi, widać to. Ten mago, kto nas rozwalił na 3 hity. Wejdźcie, słodkich snów. Dziękuję. Ok. Mgła zajebista. Krasnoludzkie kurhany, zaginione miejsce medytacji. Kamienne miasto musimy znaleźć. Latarnia światła z Doliny Kurhanów. Latarnia światła też musimy znaleźć. Nie wiem, gdzie iść, za cholerę. I nie podoba mi się, że cały czas nasz mag pada. Zobaczcie, on ma 30-36. Kurde, no to tutaj jest lepiej. Dobra, to idziemy w takim razie expić. Chodźmy najpierw tędy. Nie mam zbytniego pomysłu, jak się tutaj... O tych... Jak się tutaj... tak podszkolić, żeby nie mieć problemu. No bo owszem, mamy dużo kasy, naprawdę dużo. Ale co z tego? Skoro w sklepach nie ma takich dobrych rzeczy. A do sklepu mamy naprawdę daleko. Tu jest jakiś mostek. Nie lubię tego miejsca. On prowadzi pewnie na tą drugą stronę. Do tych gogów cholernych. Tam jest kolejny mostek. No dobrze. A co jeśli się pójdzie tu? Są tu jakieś przeciwnicy? Są cienie, no dobrze. To cienie, z cieniami można sobie poradzić, nawet z dwoma. Atakujemy, atakujemy, atakujemy! Z całych sił. Ha, jeszcze ciebie. Nie, tu nie uciekaj. Dobrze. Więc tam, jak widzę, jest jakieś... bez sensu przejście. Mi się by przydały tutaj strasznie czerwone składniki, jakieś jagody czy coś. Bo... to nie ma sensu. Kurde, jeszcze takie gogi cholerne. Okej, to jest mostek, który prowadzi... nie wiem gdzie. Tam jest kurhan, w którym byliśmy. Fuck. Nie za dobrze. Z dołu jeszcze wali do nas na dystans jakimś ogniem, czy czymkolwiek. No dobra, tu jest mało. Kurde, nie ma tak nawiedzone miejsca. Takich odgłosów. O, coś znalazłem. O Boże. Widmo. No pięknie. O Jezus Maria. To widmo jest mocne. O, oczywiście mag musiał oberwać, no bo czemu miałby oberwać wojownik?
skin, proszę cię, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze zasuwają na nas. Oła. Co to było? Chlupnęło jak kupa w kiblu. Tutaj coś jest, jakiś taki duży budynek. Kurde, what the fuck? Ochrona przed ogniem, co? No, ochrona przed ogniem, ale po co? Kamienne miasto znalazłem. Czyli tutaj krasnoludy mają odporność na magię umysłu. Dobrze, dobrze. Wejdziemy sobie tutaj, naprawimy wszystkie rzeczy, jeśli to faktycznie miasto jest. Niełatwo było sforsować. Co tak cuchnie? No, na szczęście nas nie zaatakował, już się bałem. Gildia Ziemi. Kopalnie czerwonych krasnoludów. Na brakadzie, wstęp do Gildii Ziemi. Jestem nieufny do skrzyni. No właśnie. A przecież nie umiem wszystkiego. No ale to nic. Najważniejsze, że nikt nie zginął. Dobra, tutaj coś jest. Ciemno tu strasznie. Aj, rzuciłbym światło. Cześć. Noszenia namiotów i kociołków. Nie potrzebuję nikogo, dziękuję. Zbrojmistrz. Pićku. Gospoda jakaś, cokolwiek. Bank. Jest. Wejdźcie. Napij słodkich snów. No, świetnie. Wejdźcie, napijcie się. Łapek, Ania złodziej. A, zejdź mi z drogi. Pieniądze nie wystarczą. Jak to pieniądze nie wystarczą? Jak to? Identyfikacja. 90 zł, ale zdzierstwo. Żegnaj! Zajrzyj ponownie! Szukacie czegoś szczególnego? Identyfikacja. I naprawa. Dziękuję. Cyk na plecy. Pasek na sprzedaż. Pasek na sprzedaż. Hełm na sprzedaż. Nie mam pojęcia. Niezidentyfikowany zwój. To na sprzedaż. Pancerz 12. No. Wow! Pancerz 12. 23, 23. Tej by się przydało. Jak co, ona co chwilę ginie. Nie mam pojęcia. Jakiś hełm? Szyszak czy cokolwiek? Czerwone składniki muszę kupić. Szukacie czegoś szczególnego? Nie. Sprzedaj. Dziękuję za to. Jeszcze tu? Pieniądze nie wystarczą. Identyfikacja. Hełm poborowego. O, ładny hełm. Ładny hełm. Sprzedaj. Cyk, 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 cyk. Żegnaj. Teraz kto ma kolczugę? Przyznajcie się. Kto ma kolczugę z was? Kolczuga na drugim i kolczuga na drugim. Czyli on albo on. To sprawia... 26, 36, 26 ten ma słabiej. W takim razie ty dostaniesz kolczugę. A tego śmiecia sprzedamy. Nie mogę tego użyć. To niedobrze. Zaraz się nauczysz w takim razie. Zaraz się nauczysz. Kolczuga. Świetnie. Żegnaj. Już umiesz. Hełm 6, hełm 2. No dobrze, w takim razie też. Sprawdzamy. Ja już wiem, kto to dostanie. Magiczka, która jest do dupy trochę. Pieniądze nie wystarczą. Sprzedaj. Cyk, cyk. No, jest git. Teraz powiedz, pokaż, co masz. O, płytuwa. Masz płytuwę, masz koronę. Co 1300. Jezu. 1306. O, tu są naprawdę dobre przedmioty. Żegnaj! To są, zajrzyj ponownie! Kawał dobrych przedmiotów. Czy mogę pomóc? Podaj mi 4000.
Mamy łącznie 8000. Zachowaj grę, zapisz. No i czas kupować i czas sprzedawać, skoro jesteśmy słabi. Pieniądze nie wystarczą. Świetna kolczuga burzy, świetna kolczuga zdrowia. Piękna. 4000 kosztuje. Rękawice ze smoczej skóry, hełm, wow, wszystko płytowe, no niesamowite. Tylko drogie, no, drogie, drogie, drogie. Plus 18, plus 12, plus 12, plus 20 płytowa. No tylko, że... On musi się na zbroja płytowa 450, no dobrze. Dobra, wydajmy ten 1000 w takim razie. Kupmy te płytówy. Tarcza, Jezus Maria. (Kluzny) 1700, tak? Odporność na magię ziemi, ładne, ładne, ładne. Plus 20. Żeby to jeszcze było mnie stać na to. Plus 20 i szczęście plus 9, ale to szczęście to jest mało tutaj ważne. Dwie płytówy. Żegnaj. To się już całkiem ponownie wykosztuje niestety. Szukacie czegoś szczególnego? Berdysze, pałka. Pałka, to słabe rzeczy masz. Ładny topór. Maczuga, o maczuga. Mhm. 24, 24 plus 5. 500. I 500. Ok, kupmy zatem. W ten sposób. Cyk. Szukacie czegoś szczególnego? I to sprzedajemy. Dziękuję. Szukacie czegoś szczególnego? Tu nic więcej nie ma na szczęście. Na szczęście mówię dlatego, żeby nie wydawać za dużo kasy. Bo i tak tutaj trzeba tu kasę szanować. Zejdź mi z drogi. Pieniądze nie wystarczą. No i teraz płytówy, no, płytówy dla tej laski kolczuga. Dla tej laski kolczuga, ona kolczugę już ma chyba. Dwa tysiące. I 2000. 4500 zostanie nam 2500. Plus jeszcze tarcza by się przydała. Ale tarcza jest w miarę tania, więc kupię tą tarczę. O, tą sprzedamy. Pieniądze nie wystarczą. Okej. Żegna, pieniądze nie wystarczą. Hełmy na razie nie są aż takie ważne. Jezus. Plus 20, plus 12, plus 18. Świetna kolczuga. No to jest fajne. 1600, 1800. To jest kolczuga. No dobra, kupmy to w takim razie. Żegna. Masz. Cyk. Kolczuga. Stalowa kolczuga. Zostanie dla tego kolesia. Tą sprzedamy. Pieniądze brzydką nie wystarczą. Sprzedaj. I zostało nam 4500. Nie jest źle. Ok, mamy płytówę. Ten 42 klasa pancerza. Boże! Jaki czołg! Nie wiem jak. Mhm. Już wiem, czemu ty tak szybko ginęłaś, skoro masz popsute to. Pieniądze nie wystarczą. Naprawa. Cyk. Nie mam pojęcia. Rzek. Cyk. Okej. Okay. Przydałby się jej jeszcze kupić dobry hełm, skoro ona jest taka pieniądze słaba. Pieniądze nie wystarczą. Dobry hełm. 800. Jezus. 800 plus 8. 800 plus 8 plus 6. Reszta 800. Dobra, kupmy w takim razie. Cyk, cyk. To jest plus 6. A to damy jemu.
A to się sprzeda. Pieniądze nie wystarczą. Wybaczcie, że tak dużo tutaj klikania, sprzedawania, ale chcę jednak tak zrobić, żeby tej kasy mi nie ubyło za dużo. Okej. Co my tu mamy? Mamy tutaj w miarę dobrą kolczugę. Mamy tu starą kolczugę. I mamy płytówę. Pieniądze nie wystarczą. Mamy płytówę za... 3,5 tysiąca, no to ładnie. 3,5 tysiąca, nie dziękuję. 2700. Jakąś zwykłą płytówę kupić. 1500, 1000... Plus 12, plus 12, plus 18. 1500. Dobrze, więc ją kupimy. O! Ją dostanie ten koleś. A ty dostaniesz tą, a starą sprzedamy. Pieniądze nie wystarczą. Pięknie. I 2000 nam zostało. Więc jeszcze możemy sobie zakupy porobić. To jeszcze jakieś hełmy. Pieniądze nie wystarczą. Jakieś hełmy, jakieś rękawice. Plus 6, plus 6, plus 10. Plus 10, plus 6 wytrzymałość. To jest fajne. Za 1000. Za 1000. O Boże. Za 1000, a tu za też 1000. Tylko, że tu jest plus 10. A tu jest plus 6, ale wytrzymałość. No więc wytrzymałość tutaj przeważa szale. Za 2000, no to bym się już całkiem skołował. Więc na razie kupię tylko to. Żegnaj. I tyle będzie z moich zakupów na razie. Plus 6. Plus 6, plus 3 rozbrajanie pułapek, plus 6. Sprzedajemy. Pieniądze nie wystarczą. O, i jesteśmy po zakupach. No, mam nadzieję, że jakoś to nam pomoże. Zobaczcie, no strasznie się blokują te osoby tutaj. I co my musimy zrobić tak naprawdę, powiedzcie mi. Jakie mamy zadanie? Porozmawiać z krasnoludami w Dolinie Kurhanów o wyremontowaniu naszego zamku. No dobrze. Cześć. Potrafię naprawić każdą broń. Nie. Cześć. Aha, no dobra, to jest to samo, co my mamy. Jezu. Myślałem, że nie zaatakuje ta baba. Witam. Premiant szczęścia. Cześć. Ten koleś. Nic ciekawego. Spróbujemy ich okraść. Mam nadzieję, że się nie wkurzą. No, jak widać, może i się nie wkurzyli, ale zginęliśmy. Dlaczego ona ma tak wysokie rozbrojenie pułapek i nie da rady otwierać takich skrzyń? Nie rozumiem. Ops! Przecież nie umiem wszystkiego. Przecież nie umiem wszystkiego. No dobrze. Chodźmy dalej. Cześć. Muszę tyle zapisywać, bo po prostu... Czy było warto? Nie było warto. A tu? Choć zostali... Zginęliśmy od razu. Od razu. A tu nic nie ma. Ups. No dobrze. Więc tutaj na razie nie będziemy tych skrzyni tutaj zabierać. Nie ma to najmniejszego sensu. Wracamy do karczmy się przespać. Wejdźcie, słodkich snów. Trochę złota uzbieraliśmy, 700 im ukradliśmy. Złaś! Dobra, to jest ten pokoik. Kurde, jaka swastyka tu się tworzy. Spójrzcie tylko na tym, na ekranie. Co ty jesteś? Kurde.
No i znowu. Obrywaliśmy. Ale mamy rzeczy. Więc znowu. Monotonnie wracamy i przyśpimy się. Niestety taka jest ta gra. Trzeba się z tym pogodzić. Słodkich snów. Mnie to osobiście bardzo irytuje, że ma się bardzo dużo punktów w rozbrojeniu pułapek, a nie można na przykładu otwierać takich prostych skrzyń. Jezu, słuchajcie. Same nudy, kije jakieś, młotek, o, młotek może być tutaj dość ciekawy. O, zginęliśmy, a tu nic nie było. Wczytujemy. Idziemy dalej. Fioletowa beczka. Co mi dała fioletowa? Fioletowa chyba dawała, nie pamiętam niestety co. Sprawdźmy. Fioletowe. Niebieskie, zielone, co? Zwiększają szybkość. Szybkość strzelania na przykład, albo szybkość ataku. Okej, więc... powiedzmy, nie wiem, niego. Kolejna jakaś cholerna skrzynia. Pusta. Wczytaj. Nie ma płacy, nie ma wyników. Cyk. Dobrze zrobione. Nauka biegłości, atletyka. 1300, no to widzę, że... walka bronią. Kurde, walka bronią by się przydała, ale za dużo kasy. U tej coś zaraz damy. Ona jest słaba, więc... zbroja skórzana. Kurde, no ludzie! A nie mogę teraz przejść przez was. Dobra, jeszcze chyba tutaj nie byłem. Zachowaj grę. Nic nie ma. Tu oberwaliśmy. Nic nie ma, niestety. Wczytaj. No, idziemy dalej. No, ile beczek? Fajnie. Niebieska, fioletowa, pomarańczowa. Niebieska, fioletowa, pomarańczowa. Niebieska. Fioletowa. Pomarańczowa. Co dawała pomarańczowa? Intelekt. Dobrze, intelekt. Pomarańczowa, intelekt. Intelekt. Niebieska, osobowość. Jak beczki mogą dawać osobowość? No nie czaję tego do końca. Dobra, jeszcze tutaj okradniemy to. Świetnie. Mamy rzeczy. Możemy iść spokojnie teraz sprzedać to wszystko. Zdobyć więcej kasy. Czego to się dla kasy nie robi? Po prostu wyżywa się na tych bohaterach biednych, potem się ich leczy w tych knajpach. Wejście słodkich snów. Matko boska. No dobrze. Pieniądze nie wystarczą. Identyfikacja. U kowala, tak? U kowala. Okay. Cyk, cyk. Wyślę, sprzedaj. Buty zwykłe. Buty życia, o. Chcesz 4. Buty zostawimy. Żegnaj. Bo one są ciekawe jakieś. Te butki nasze. Bo te plus 2 życia. Plus 6. Trzymaj. To się sprzeda. Przecież nie umiem wszystkiego. Szukacie czegoś szczególnego? Nie szukam. Identyfikacja, cyk, 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 cyk. O, rękawica jeszcze została. Naprawa, nie? Sprzedaj. Pałka. Obrażenia, młot. Raczej nie, chociaż zaraz zobaczymy, czy się nie da dla naszego paladyna tego zrobić. Dzięki. Mhm, możesz, więc to obuch jest. 2 do 4 plus 5. 2 do 5 plus 4, kurde.
Status atak plus 9, plus 6, 11, 17. Plus 9, plus 6, plus 9, plus 6, 9, 17. 9, 17, 11, 17. Ok, więc jednak to jest lepsze. To jest zdecydowanie lepsze. Szukacie czegoś szczególnego? I sprzedajemy to. Nie, to. Tak. Dziękuję za to. Jeszcze skoczmy tutaj. Pieniądze nie wystarczą. Identyfikacja. Plus 6 rękawica, więc sprzedamy i to, i to. A z tymi magicznymi na razie nic nie zrobimy, ponieważ nie ma chyba tutaj żadnych gildii, która się tym zajmuje. Okej. Okay. Co przed nami? Tu już zbadane. Prawy korytarz lub prosto. Okej, okay, pójdziemy prosto, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o zielonym kciuku, jeśli Wam się podobało. Na razie. Cześć.